Pierwszy klejnik na smużaczka. I do wody. Łowimy dalej. Drugi z tej samej główki, też na tego samego smużaka, jest ładniejszy. Już będzie fajna kluska. Już taki ładny. Kurde, co to jest? O, o, ho, ho, to jest piękny klej będzie. To będzie piękny, piękna klucha. O, tylko trzeba zmierzyć. O, piękny. Już kaban. O, klej. Ja pierniczę. Olbrzymi. To kurwa. Odbierać będę musiał zainwestować kiedyś. Chodź tu. Już. Pięknie. O, klomot. Ja pierniczę. Naprawdę kawał ryby. Piękny klej. Takie klejnie to ja rozłowię. Kawał ryby. Kawał ryby na tego żuczka, co wcześniej. Jednak dzisiaj po pracy opłacało się pojechać na ryby piękne. Zrobię szybką fotkę. Zmierzę, ile gdzieś ma długości. Opowiem wam, że tak z 50, około 51 cm, ponad półmetrowy klej. Dobra, wypuszczam go. Jeszcze zdjęcie tylko i go wypuszczam. Zajebista rybka. Ponad pół metra. Patrzcie, bez ciemy do takiego smużaczka, co często wam w sklepie polecam. Przerwa na papierosa. No i 10 maja 2022 roku. Wtorek. Szybki dwugodzinny wypad nad okoliczną Odrę. Miejscowość Chyże. No i na szczęście udało mi się złowić małego klenia i naprawdę jedną porządną sztukę, ponad pół metra. Bo kleń moim zdaniem powyżej 50 cm to już jest okaz. Obydwie rybki padły na smużaki, które polecam w moim sklepie. No i tyle. Zostałbym do zmroku, ale jednak mam jeszcze kawałek do Zielonej Góry, a jutro rano muszę sklep otworzyć. To na razie, do zobaczenia w sklepie lub nad wodą. I co ciekawe, dzisiaj łowiłem na plecionkę z okołometrowym przyponem z fluorokarbonu. No i okazało się, że taki zestaw wraz z moim nowym kołowrotkiem Stellą 4000 zdał egzamin.
Naprawdę szło daleko machać ultra lekkimi przynętami. Na razie, cześć.